Połowa czerwca, jest godzina mniej więcej 5.20, a my jesteśmy na dworcu Poznań Główny, zresztą na pewno jak słyszycie, i ruszamy z wycieczką, wyprawą nad morze. No, dzisiaj, w tej chwili jedziemy do Słupska, zacznijmy się mówić ze Słupcą, do Słupska jedziemy, następnie potem do Ustki, no i następnie trasą rowerową, bo jedziemy właśnie rowerami wzdłuż Bałtyku aż do Gdyni. Zobaczymy jak pójdzie. Jako że brałem ze sobą tylko to, co zmieści się na rower, to niestety nie miałem już jak spakować drona. Szkoda, bo ujęcie z nadmorza na pewno wyszłyby znakomicie. No i dojechaliśmy. Z Poznania wyjeżdżaliśmy mniej więcej 5.35. Na miejscu w Ustce jesteśmy, teraz jest godzina 10.48, z przesiadką już w Słupcy na Polregio, 20 minut ze Słupcy, także naprawdę raz, dwa, trzy się przejechało. No, także teraz ruszamy trasą R10, musimy się jeszcze znaleźć z naszą jedną członkinią naszej wycieczki, gdzieś obok baru Kulka, także ruszamy. Podążamy trasą R10, tak zwaną Eurovelo, tak to się nazywa. Jest to europejski szlak rowerowy. W Polsce wjedzie on wybrzeżem Bałtyku. My jedziemy jego pomorskim fragmentem. Startujemy właśnie w Ustce, z której przed chwilą ruszyliśmy. Dzisiaj dystans nasz koło 63,5 km do Łeby, a docelowy to Gdynia. Jutro jeszcze Władysławowo, potem Gdynia, łącznie dziś Pira ze drzwi koło 180 km. Szlakami rowerowymi. Na razie jedzie się w porządku, chociaż podobno dalej im bliżej Łeby, tym gorzej, gdyż nachodzą wydmy, jest Słowiński Park Narodowy, no i niestety może sytuację się nieco pogorszyć, ale jak na razie pogoda dopisuje, grzeje niesamowicie, także czapka w pierdolka się przydaje. Dołączyliśmy na trasie do mojej siostry, która swoją drogą prowadzi bloga o życiu w Czechach i o podróżach. Zachęcam do obserwowania na Instagramie. Tak więc, jechała trasą R10 od Kołobrzegu i mówiła, że trasa w województwie zachodniopomorskim jest bardzo dobrze utrzymana i jedzie się komfortowo. Niestety, zaraz po wyjeździe z Ustki źle skręciliśmy. Fakt, że brakowało na trasie znaków i odbiliśmy na Orzechowo i Wydmy. Tak, to był błąd. Nadmorska sceneria była bajkowa, ale trasa przez raz do Podomia dała nam się bardzo mocne wyznaki. Jakbyście się zastanawiali, jak wygląda szlak R10, czy też E9, oznaczenie europejskie, to nie jest tylko tak, że jedzie się tutaj ścieżką brukową, jak wcześniej wspominała siostra, czy gdzieś takimi ubitymi traktami. Teraz idziemy przez piaski, przez wydmy. Orzechowskie wydmy prowadzą właśnie tutaj tym szlakiem. No i jak na razie muszę przyznać, że idzie się, po prostu się idzie, bo nie jesteśmy w stanie za bardzo przejechać, także rower trzeba targać raz w górę, raz w dół. Obecnie jedziemy w dół, muszę gonić ekipę, także kończę. Przed chwilą pod Dąbie, w którym byliśmy swoją drogą w zeszłym roku, mieliśmy tu bazę noclegową. Materiał z tego wypadu możecie sobie zobaczyć tutaj w tej chwili na kanale. O, wypadło mi coś tutaj stąd. Słuchajcie, jeżeli chodzi o teraz trasę, niestety z początku się zgubiliśmy, poszliśmy za blisko morza, musieliśmy odbić i szliśmy naprawdę ciężkim szlakiem, klifem przy morzu, ale doszliśmy do Poddąbia, no i teraz zmierzamy do Dębiny i tam wlecimy już na trasę R10 Eurovelo i będziemy mogli jechać prawilinie dalej. Za Poddąbiem udało nam się już dojechać do trasy R10 i jadąc dalej przez Rowy ruszyliśmy północną trasą wzdłuż jeziora Gardno, kierując się na Smołdzino i następnie do Łokciowej, gdzie mieliśmy w planach zjeść posiłek. Jedziemy obecnie przez Słowiński Park Narodowy, obok jeziora Gardna Wielka, mała narada pod tytułem co dalej na szlaku. Także żeśmy zdecydowali, że jedziemy do Smołdzina, potem następnie przez Łokciowe, Kluki,
No i potem odbijemy w dół, żeby pognać w stronę Łeby. Odjedziemy jezioro Łebsko od południa. Teoretycznie szlak pokazuje, że możemy jechać nawet od północy, ale to może znów się źle skończyć jak poprzednio, kiedy niestety wjechaliśmy do środku lasu. Jeżeli chodzi, krótka rzecz, o której wam jeszcze nie mówiłem dzisiaj, a mianowicie taka, że jest koło 32 stopni, o jakaś mucha tu chodzi, koło 32 stopni, także naprawdę mocno, mocno grzeje. Lasem teraz obecnie się jedzie przyjemnie, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o warunki, to są one dosyć wymagające temperaturowo, także płynów uzupełniamy sporo. Mam nadzieję, że na wieczór uda się uzupełnić również płyny piwne. O, tutaj możecie zobaczyć, o czym przed chwilą właśnie mówiłem. Czerpującym fragmencie trasy, praktycznie już mogłaby dla nas się dzisiaj, myślę, skończyć. Dotarliśmy do miejscowości Łokciowe, gdzie w zeszłym roku byliśmy w restauracji Stodoła i naprawdę jedzenie nas zauroczyło, także w tym roku po drodze, jako że przejeżdżamy, również skorzystaliśmy i czekamy na rybę z pieca, a w międzyczasie żywiutki, zimniutki żywiec wlatuje. Także pijemy, raczymy się i odpoczywamy. Obiad był znakomity i rozleniwił nas tak bardzo, że najchętniej zostalibyśmy dalej na terenie restauracji. Niestety musieliśmy jechać dalej, bo nasz dystans nie malał, a wciąż się powiększał. Głównie przez pomyłkę w okolicach Orzechowa i związany z tym objazd. Ale dla zainteresowanych polecam położoną kawałek dalej wieś Kluki i skansen. Polecam mój zeszłoroczny materiał, gdyż właśnie zwiedzaliśmy wtedy to miejsce wzdłuż i wszerz, a naprawdę warto się tutaj zatrzymać. Jednego pana we wsi Kluki, ochroniarza ze skansenu, który doradził, jak pojechać. Na razie jedziemy tak jak szlakiem R10, ale potem odbijemy sobie, nie pojedziemy przez zamostkiem w lewo, tylko pojedziemy prosto na miejscowość Główczyce i na S1, którą tu zapomniałem, ale sprawdzę sobie na mapie. Generalnie jedziemy przez bagna, przez torfowiska. Słowińcy kiedyś jakby słynęli z tego, jakby sam fakt, że ich ludność tu autochtoniczna, ale ma chyba śmiesznie troszeczkę, autochtoniczna przetrwała naprawdę kilka ładnych wieków. Do II wojny światowej było zasługą również tego, że tereny są ponłokłe, są bagienne, są torfowe. Ciężko się tu dostać, ciężko stąd wyjechać. No i też szlak właśnie prowadzi jakim terenem bagiennym. Jedziemy co chwilę, gdzieś tu widać jakieś woda, gdzieś cieki, jakieś stawki, mnóstwo swoją drogą różnych insektów, także na to też musicie się przygotować. Jedziemy dalej, ale może o Słowińcach wam powiem tutaj gdzieś z boku jeszcze ewentualnie jako lektor. Żeby było przyjemniej, dystans znów się powiększył, gdy jechaliśmy przez Słowiński Park i za radą pana ochroniarza podobno omijaliśmy najgorszy fragment trasy, znów ją niestety wydłużając. Po fakcie nie wiem, czy mogło być gorzej, mówiąc szczerze. Komary, muchy, niemalejący upał, drewniane kładki, które utrudniają życie i rower, który trzeba prowadzić, a nie jechać, i do tego łańcuch, który postanowił spaść. A jakby nam było mało przeszkód, przedostatni fragment trasy przed Łebą nazywał się, uwaga, Złote Piaski. Tak, to jest dokładnie to, co myślicie. Kupa piachu nazwana pięknie międzynarodową trasą rowerową. Serio, bez komentarza. Na nasz kemping dotarliśmy chwilę po 22, czyli 11 godzin po rozpoczęciu trasy w Ustce. No cóż, ale kończąc tamten dzień, muszę dodać, że sam kemping położony jest pięknie, w lesie, tuż nad samym morzem. Dobre miejsce wypadowe dla osób chcących mieć Bałtyk w zasięgu wzroku.
witajcie w nowym dniu. Wczorajszego dnia już nie kończyłem żadną relacją, ani nawet krótkim nakręceniem czegokolwiek, z tego względu, że naprawdę wczorajszy dzień dał nam się bardzo mocno we znaki. Była to turbo trudna ścieżka, zwłaszcza jak na rozpoczęcie to wytmy, piaski, torfowiska, no okolice, kluk to w sumie słyną z tego, że Słowińcy w końcu z tamtych rejonów no, trudzili się całe wieki robotą właśnie eksploracji torfu, a także gliny, nie gliny, tylko właśnie torfu wśród bagien. No i taką ścieżką właśnie też między nimi jechaliśmy. Także naprawdę było to dosyć trudne wyzwanie, zwłaszcza, że 32 stopnie cały czas, żarówka niesamowicie świeciła. No, mieliśmy jeszcze małą przerwę na obiad, jakąś dobrą godzinkę czy półtorej w tym łokciowych, co wam pokazywałem. Tak więc w sumie wygląda to, że wczoraj pobudka raz o 4, wyjazd Poznania 5.35, ruszaliśmy z Ustki koło 11 i słuchajcie, na miejsce, nasz domek, kemping dotarliśmy o 22 mniej więcej. Także naprawdę to był bardzo wyczerpujący dzień, także nie byłem już totalnie siły, żeby cokolwiek nagrać. Finalnie wyszło koło chyba z Poznania, łącznie z dystansem w Poznaniu około 85-7 km, tak mniej więcej. Plan na dziś jest taki, że prawdopodobnie nie będziemy jechać tą Eurovelo, tą R10, tylko odbijemy sobie do Lęborka. Stamtąd pociągiem pojedziemy do Władysławowa. Z Lęborka mamy stąd mniej więcej około 30 km. Taki jest plan, gdyż te trasy R10 nie są przygotowane moim zdaniem za bardzo. Jeżeli chodzi o cały szlak, przynajmniej ten pomorski, jak tu siostra wspominała, to jest zdecydowanie gorszy niż zachodniopomorski. Także odpuszczamy Eurovelo, gdyż wygląda na to, że został po prostu nakreślony na papierze, tak jakbyście sobie nakreślili na papierze, jak to ładnie szwagier określił, że jakbyście na polu narysowali autostradę i tam była autostrada. Tak to mniej więcej się prezentowało. No, także to plan na dziś. Za niedługo się ruszamy, trzeba się właśnie zbierać, bo za 15 minut trzeba opuszczać mieszkanie. Trasa do Lęborka miała być łatwiejsza, ale finalnie łatwo nie było. No cóż, znów. Asfaltowa droga pomagała, ale temperatura znów była bardzo wysoka i niestety drzew przy ścieżce było dosyć mało. Tylko na wyjeździe z Łeby towarzyszył nam las. Dalej jedzie się w otwartym terenie, co w upalny letni dzień było naprawdę dużą udręką. Po dojeździe do Lęborka natomiast udaliśmy się na obiad do knajpy Głodny Wejdź. Słuchajcie, dobre ceny i jeszcze lepszy obiad. Polecanko. Z Lęborka przez Redę dotarliśmy pociągiem do Wejherowa, a stamtąd następnego dnia pojechaliśmy rowerami do chałup na plaży i cudowną kąpiel w zimnym morzu. Słuchajcie, zostawię może już też również bez komentarza podróż pociągami Polregio, gdyż naprawdę obsługa w tych pociągach jest dramatycznie słaba. Tak, możecie być nieco zdziwieni, że kończę ten materiał w ten sposób ze studia w piwnicy, a nie z plaży albo z Gdyni, dokąd w końcu zmierzaliśmy. Ale już tłumaczę pokrótce, dlaczego taki jest finał. Słuchajcie, po wizycie właśnie na plaży w chałupach spędziliśmy jeszcze tam troszeczkę czasu, wygrzaliśmy się, wykąpaliśmy, ruszyliśmy w stronę Gdyni. No i już będąc w Gdyni wieczorem, niestety, słuchajcie, problem był taki, że poszliśmy do knajpy. No i mój gimbal, mój aparat, którym nagrywałem całą tą relację, którą widzieliście do tej pory, niestety wpadł mi do wody. Dokładnie rzecz biorąc, wpadł mi do kibla. Tak, to jest dłuższa historia. Generalnie niestety taki finał był, że on po prostu mi dokładnie rzecz biorąc idealnie wpadł w kibel. Tak to się skończyło. Bardzo smutna, przykra sprawa, nie powiem. No, ale w tej chwili mam już nowy gimbal. On już zresztą już nowy miałem również na Morawach, bo Morawy pojawiły. Na Morawach byliśmy tam nieco później. Na Morawach z Moraw materiał jest dostępny również tutaj w tej chwili, możecie zobaczyć. No i tam już miałem ten nowy sprzęt. No, ale ten niestety tamten mi stracił się, wpadł. Bardzo smutna, przykra sprawa. Także dołująca, muszę przyznać. Dlatego ten materiał też powstał z takim opóźnieniem, bo trochę musiałem ten tak naprawdę ogarnąć się wtedy, bo miałem bardzo dużo złości w sobie na siebie, na to, że to mi tak się stało, tak skończyła się ta sprawa z tym gimbalem.
Ale jeszcze właśnie wtedy dotarliśmy do Gdyni, no i z Gdyni potem następnego dnia żeśmy już wracali do Poznania. Również oczywiście z małą przygodą, a mianowicie taką, że w naszym wagonie popsuła się klimatyzacja i znów kolejny raz w tym upale jechaliśmy w zamkniętej puszce wagonie do Poznania z rowerami w tłoku, gdzie jeszcze tak naprawdę na dworcu w Poznaniu o mało co zostaliśmy tak naprawdę no, zgnieceni przez drzwi pociągu, jak wysiadaliśmy z naszym całym towarem. No, także było zabaw, było dużo przygód, trzeba przyznać, ale naprawdę miło wspominam ten wyjazd, będzie się naprawdę go, myślę, przez dłuższy czas wspominać, będzie można nieco opowiadać na ten temat. Było naprawdę ciekawie, chociaż jak już wspomniałem również w materiale, trasa R10 w województwie pomorskim, moim zdaniem to jest jakaś kpina, jeżeli chodzi o samą trasę, jeżeli chodzi o przygotowanie, bo to naprawdę po prostu faktycznie przypomina tak, jakby ktoś postawiał znaki gdziekolwiek, polem, lasem, działką i tam prowadzić trasa bez żadnego przygotowania. Oznaczeń. Oznaczenia są fatalne moim zdaniem, jeżeli chodzi o trasę. Nie jest ona zupełnie przygotowana. To nie są takie kompletne, ładne szlaki, na przykład jak je znamy z gór, ze szlaków właśnie, gdzie są dobrze zazwyczaj zaznaczone wszelkie manewry prawo-lewo. Tam generalnie trzeba jechać na czuja, głównie z mapą jeszcze cały czas przed sobą. Co jest trochę moim zdaniem bez sensu, bo jednak jakieś znaki powinny być na tej trasie. Także to by było na tyle, moi drodzy. Cała trasa, mam nadzieję, że Wam się podobało. Nam również się bardzo podobało, chociaż z tym smutnym finałem, gimbalem. Jakbyście chcieli wesprzeć mój budżet również na Patronite, zostać patronami, słuchajcie, również zachęcam i zapraszam, gdyż jest ciągle taka możliwość. Link do tego znajduje się również w opisie pod filmem. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Trzymajcie się, no, gdyż na pewno na jakieś relacje z różnych wyjazdów będą się jeszcze pojawiać oczywiście na kanale. Do zobaczenia. Hej!